który no, z jednej strony może zapowiadać się jako spotkanie rekordowe dla drużyny z Torunia, ponieważ jak Państwo oczywiście wiedzą, drużyna z Torunia jest no, bezwzględnym, możemy powiedzieć tak, faworytem tego spotkania, a jeżeli chodzi o drużynę nowego szpitala, no to przypomnijmy oczywiście, że ta drużyna będzie tutaj no, stawiała dosyć mały opór, tak jest, drużynie z Torunia, ze względów również na to, jak potoczyła się sytuacja w poprzednim sezonie Stalex Ligi, kiedy to rekordowa porażka drużyny z Torunia przeciwko ekipie Silly Kręgielni Bowling Planet. Tamten mecz w ramach trzeciej ligi rozgrywany w poprzednim sezonie. No teraz była pierwsza doskonała okazja dla drużyny z Torunia, która, tak jak mówiłem, będzie miała tutaj przewagę w tym meczu i możemy spodziewać się tutaj raczej spotkania do jednej bramki, szczególnie, że w najsilniejszym składzie drużyna z Torunia, a więc szybciutko składy właśnie Tafel Urodryb Toruń, Sylwester Kepper, Sebastian Łoś, Bartosz Witkowski, a my mamy pierwszą bramkę, a strzelcem tego gola z numerem 4 Sebastian Łoś i 1-0. Drużyna z Torunia, dalej składy numer 6 Bartosz Witkowski, 7 Radek Kraska, 8 Wojciech Zieliński, 9 to Łukasz Kulczewski, 11 Kamil Żółkiewicz, 14 Karol Kułacz, 20 Wojciech Wyka, 23 Maciej Suchocki, 77 Maciej Dudek, 93 Dawid Kawka, no i w bramce oczywiście Andrzej Saja, no i drużyna Nowy Szpital w bramce z czwórką Henryk Graczyk, no i Marek Broczek, Tomasz Ławymowicz, Mateusz Milewski, Grzegorz Wawroń, Daniel Kufelt, Mateusz Prownacki, Marek Migdalski i Dawid Prownacki. Próbuje atakować drużyna z Torunia, teraz przejęcie Nowego Szpitala. Przypomnijmy, drużyna Nowy Szpital w błękitnych strojach na niebiesko-żółto. Drużyna TAF, przepraszam, drużyna Eurodryb Toruń oczywiście, teraz wybita futbolówka na rzut rożny. Zobaczymy, czy ten mecz będzie tym spotkaniem rekordowym. Przypomnijmy, że jest kilka takich rekordów do pobicia. No ale tymczasem zaatakowała drużyna Nowego Szpitala. No i mamy rzut rożny już do narożnika boiska. Zawędrował Tomasz Ławymowicz. Niedokładna wrzutka, przypomnijmy jeszcze, bo tego nie mówiliśmy, sędzią dzisiejszego spotkania, ale to może za chwilę. Kulczewski stracił piłkę, a to była dobra okazja. Łoś. Sędzią dzisiejszego spotkania jest pan Radosław Papierowski. Aut dla Eurodryb Toruń. Ten strzał zablokowany, jest rzut rożny. Drużyna z Torunia dzisiaj szerokim składem oczywiście, ponieważ zagrają tutaj na hali widowiskowo-sportowej w sieciu dwa spotkania, bo o tym również jeszcze nie mówiliśmy. Bezpośrednio po zakończeniu tego pojedynku mecze bezimienni Chełmno Ultimate Team Bydgoszcz. Przypomnę, że tego spotkania nie pokazujemy. I później klub podróżnika i kardierzewo Eurodryb Toruń o godzinie
teoretycznie 24, a myślę, że około godziny 21 rozpocznie się właśnie to spotkanie. Pojawił się także już na placu gry Sylwester Kiepier, już szybko zmienieni zawodnicy. Kiepier. Ponownie Sylwester Kiepier. Taki strzał z fałsza zablokowany. No i kolejny strzał. Jednak nic z tego nie wyszło. Przypomnijmy oczywiście, że są tutaj na parkiecie zawodnicy, którzy na co dzień grają w pierwszoligowym FC Toruń. Klub, który powstał w Toruniu z połączenia drużyny Marwit, Szwejk, a także właśnie TAF Eurodrip Toruń, Toruńskiej Akademii Futsalu, aby jak najszybciej wrócić do futsal ekstraklasy. Na razie jednak kilka wpadek, pożegnanie z trenerem Langowskim. No i w tym momencie na trzecim miejscu drużyna z Torunia, za Red Dragons Pniewy i Wamosem Gdańsk. A z zawodników, których dzisiaj mamy na parkiecie w tej pierwszej lidze, gra oczywiście Kraska, gra Kiepier, gra Kamil Żółkiewski, Sebastian Łosi również, Bartosz Witkowski, Michał Suchocki, Remigiusz Spychalski, Maciej Dudek i Dawid Kawka. To są ci zawodnicy, którzy na co dzień występują właśnie w barwach drużyny toruńskiej, w barwach drużyny pierwszoligowej, a więc są tutaj naprawdę futsalowcy z krwi i kości. Ale wróćmy do tego spotkania. Tak spoglądałem jeszcze na trybuny. Jest również tutaj prezes klubu, pan Marek Wiśniewski. Również przyjechał tutaj obserwować poczynania swoich podopiecznych. No a my tymczasem mamy drugą bramkę z numerem 11, Kamil Żółkiewski. I w tym momencie 2-0, asysta Karola Kułacza, zawodnika z numerem 14. Za chwilę jeszcze oczywiście powtórka tej sytuacji. W taki sposób zrobił to zawodnik z Torunia, a my tymczasem mamy trzecią bramkę. Przepraszamy, pokazywaliśmy Państwu powtórkę, a tutaj padła trzecia bramka dla drużyny z Torunia. Wojciech Wyka, zawodnik z numerem 20, strzelcem tej bramki. A więc już drużyna z Torunia po 9 minutach prowadzi 3-0, ale na tym oczywiście apetyty ekipy Eurodrip Toruń się na pewno nie kończą.
No i mamy kolejną bramkę. Sebastian Łoś. Zawodnik z numerem 4 strzelcem. Notabene 4 bramki dla Eurodrobiu. Już spokojnie drużyna z Torunia wyprowadza tutaj przewagę. Zobaczmy jeszcze, jak do tego doszło Suchocki. On zaliczył w tej sytuacji asystę. No już słyszymy z ławki drużyny toruńskiej. Jedziemy ostro. Tutaj będzie polowanie na kolejne gole. No i te gole padają. Bramka numer 5. A jej strzelcem Wojtek Wyka. Oto jeszcze powtórka tej sytuacji, po której padła bramka na 5-0. Już kolejny atak drużyny z Torunia i 6 bramka. No rozstrzelali się teraz zawodnicy z Torunia, nie mają litości dla swoich rywali. 6-0. Michał Suchocki. Asysta Sebastiana Łosia. Wróćmy szybko już na parkiet, bo tutaj Eurodrób z kolejnym atakiem. Łoś, podanie na lewą stronę, gol! Z numerem 8 to Wojtek Zieliński, o ile dobrze zauważyłem. Strzelcem kolejnej bramki. Bramki numer 7. Tak jest, Wojtek Zieliński, asysta Michała Suchockiego. Jest to 4 asysta już tego zawodnika. Tutaj będziemy musieli to wszystko oczywiście odnotować, ponieważ możemy spodziewać się tutaj rekordów. No i już drużyna z Torunia. Nie mają tutaj naprawdę litości dla swoich rywali. Łoś. Podanie na prawą stronę. Czeka w środku Łoś, niepilnowany. Zamknięci w hokejowym zamku zawodnicy z Torunia. No i teraz nie udało się trafić do bramki. Próbował Michał Suchocki. No i bramka numer 8. Dla drużyny z Torunia szykuje się pogrom, naprawdę szykuje się tutaj pogrom. Za chwilę powiem Państwu, kto strzelił tą 8 bramkę, jeżeli dobrze zauważyłem, to Radek Kraska. Wojtek Zieliński. 5 asysta tymczasem Zielińskiego. No tutaj jest naprawdę duża szansa na rekordy. Mamy 8-0 po 12 minutach, z czego przez 9 minut utrzymywał się wynik 1-0. A więc no aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby drużyna z Torunia od początku narzuciła tutaj taką skuteczność, jaką narzuca w tym momencie. Łoś. Wychodzi z bramki, teraz to niebezpieczne podanie, ale dobrze z bramki. Saja ubiegł zawodnika z numerem 14, to Marek Migdalski. Próbował Sylwester Kieper. Jednak piłka odbiła się od jego nóg, wyszła poza bramkę. No i już kolejna okazja dla drużyny z Torunia. Słupek teraz uratował po tym strzale Kamila Żółkiewicza. Ponownie kolejna okazja, no i teraz Kieper nie sięgnął tej piłki. Tu szykuje się naprawdę pogrom drużyny Nowego Szpitala. Aż można powiedzieć szkoda, bo nawet tak za dużo piłki nie powąchają w tym meczu zawodnicy Nowego Szpitala, chyba że tak jak przy tym
błędzie podanie Żółkiewicza do Witkowskiego. No i już szybciutko strzał Mariusza Prownackiego. No ale Toruń spokojnie. Witkowski. Kieper. Kieper zablokowany jeszcze, odzyskał tą piłkę, no i nie zrozumiał się teraz z Żółkiewiczem. Brakowała, mielibyśmy bramkę samobójczą. I jeszcze kolejna okazja, no i mamy tą bramkę. Kamil Żółkiewicz. Bramka numer 9. Nowy Szpital w dniu dzisiejszym na ławce ma 3 zawodników. Dużo większa ławka rezerwowych drużyny z Torunia. Witkowski. Witkowski mieszał się w dribbling. Żółkiewicz podał ładnie piętką do Witkowskiego. Mamy rzut rożny. Piłka odbiła się tam od bramkarza. I to jest taki strzał Dawida Kawki z voleja. Jednak niecelny. No zobaczymy. Muszą podreperować trochę średnią zdobywania goli. Tak jaką mieli przed chwilą zawodnicy z Torunia, jeżeli polują tutaj na ten wysoki wynik. Okazja, bez faulu oczywiście odebrana ta piłka, ruszają trójką zawodnicy z Torunia. Kieper, podanie do Kawki. No i od bramki rozpocznie, tak uznał sędzia Henryk Graczyk. Okazja do zmian. Eurodrup dzisiaj szachuje tymi zmianami. Bo tak jak mówiłem, muszą utrzymywać jeszcze siły na to drugie spotkanie. Mimo, że dzisiaj nie zmęczą się w tym pierwszym meczu zawodnicy z Torunia, to ten drugi mecz z klubem podróżnika i karierzewo będzie już naprawdę ciekawy. Jest kolejne niedokładne podanie. Próbują trochę właśnie za dużo podań zawodnicy z Torunia. Próbują tutaj przekombinować też, możemy tak powiedzieć. No i mamy bramkę, teraz dosyć szczęśliwą, Sebastian Łoś. Nie, jednak piłka nie wpadła do ręki. Przepraszam, ja tutaj obserwuję ten mecz nie na parkecie, a na monitorze. No a teraz piłka do bramki wpadła. Numer 23, Michał Suchocki. Przepraszam Państwa jeszcze za tą sytuację sprzed chwili. Wydawało mi się, że ta siatka się zatrzęsła, ale zatrzęsła się od drugiej strony. I to oczywiście uznane zostać nie mogło. Bramka numer 11 dla toruńskiej drużyny. To jest twarz Sebastiana Łosia. Jest to jego trzecia bramka, więc no kupon oczywiście na bony do geotermii Grudziądz otrzyma. Ale my wróćmy, bo tutaj nowy szpital zaatakował. Ale ten strzał niecelny.
Suchocki. Teraz pusta bramka i nieporozumienie małe w szeregach drużyny toruńskiej. Kolejne podania, dużo podaniami kombinacyjnie grają zawodnicy z Torunia, nie wykorzystują po prostu sytuacji, jakich mają, a mają ich naprawdę sporo. Tak jak teraz nie udało się oddać celnego strzału na bramkę rywali, próbował Łukasz Kulczewski. Wyka. Suchocki. Jest z lewej strony Łoś, właśnie do niego zagrana piłka. Suchocki, Łoś! Bramka numer 12. Dwunasta bramka, a Sebastian Łoś zdobywa czwartą bramkę, a Michał Suchocki, który przy tej bramce asystował, ma już szóstą asystę na swoim koncie, a więc czyżby rekord w asystach wszechczasów był zagrożony powoli. Zobaczymy. A już teraz dobrze była adresowana ta piłka do Maćka Dudka. Dudek jednak w piłkę nie trafił. A zagrywał Wojtek Wyka. Złapał piłkę Saja, no i kolejny atak drużyny z Torunia. Łoś. Łoś nie decydował się oddawać strzału, podał piłkę do Suchockiego. Ponownie Łoś. Niedokładnie do Suchockiego i jeszcze będzie stały fragment gry dla drużyny z Torunia. Suchocki sam ma futbolówkę. Łoś, Łoś, prawa noga niecelnie. No i to jest koniec pierwszej połowy, do przerwy drużyna Eurodrup Toruń prowadzi z Nowym Szpitalem 12-0.
No i rozpoczynamy drugie 20 minut tego spotkania. Spotkania, w którym do przerwy Eurodrup prowadzi z Nowym Szpitalem 12-0. No i teraz pierwsza doskonała okazja. Uderzał Karol Kułacz. Dudek. Próbuje drużyna z Torunia, już Kieper zagrał prosto w nogi zawodnika Nowego Szpitala. No ale szybciutko, ładnie chodzi ta piłeczka od nogi do nogi w drużynie toruńskiej. I oni tak naprawdę czekają na swoją okazję. No i kapitalna okazja, Maciek Dudek. Mamy rzut rożny. No i po raz drugi w przeciągu ostatnich 20 sekund Maciek Dudek. No i po raz drugi niecelnie zawodnik z Torunia, mimo że on szuka tutaj tej swojej bramki. Kolejna okazja, no i gdyby Karol Kułacz nie dostał tutaj tej piłki, trochę jednak za plecy, mógłby ją uderzyć czysto. No i wtedy mielibyśmy tą bramkę numer 13. No z rekordu tutaj chyba nici, to już możemy powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o rekord asyst, jest on oczywiście ciągle aktualny. Bo przypomnę, że po pierwszej połowie 6 asyst ma na swoim koncie Suchocki. Drużyna z Torunia szuka tutaj tych możliwości, ale też bawi się piłką, tak? Oni tutaj mogą potraktować jako trening ten mecz, nie umniejszając oczywiście drużynie. Nowego Szpitala, no to jednak kilka klas dzieli drużynę amatorską od drużyny, w której występują zawodnicy, którzy na co dzień grają w pierwszej lidze futsalu, a kilku z nich miało na swoim koncie z gry w futsal ekstraklasie. Tacy zawodnicy jak właśnie Łoś, jak Sylwester Kieper, są to zawodnicy, którzy grali już w ekstraklasie futsalu. Czasem drużyna Storunia. Kolejny atak, ale po raz kolejny tak spokojnie szanują tą piłeczkę. Wolno rozgrywają tą akcję, dużo nie brakowało. A mielibyśmy bramkę samobójczą, mamy rzut rożny. Podanie na przedpole do Zielińskiego. Wyka, Suchocki. Ponownie Wyka do Suchockiego. Suchocki obrócił się z tą piłką. Jeszcze okazja, gol! Wojciech Zieliński. I to jest pierwsza bramka drużyny z Torunia w drugiej połowie. Trzeci gol tego zawodnika. Saja oprócz tego jednego wyjścia z bramki, no dzisiaj się jeszcze nie napracował. Jeszcze nie dostał okazji do sprawdzenia się. No i oczywiście walczy tutaj o to, aby
zdobyć zerko, aby liczyć się w tym starexligowym konkursie. Przypomnę w tym momencie pięciu zawodników. Ma to zerko na swoim koncie, a jeden z nich, Mateusz Gerlicki, ma już na swoim koncie nawet dwa zerka, więc on w tym momencie na prowadzeniu z jednym zerkiem. Tatera, Gruszczyński, Roger Kowalski, Dawid Życiński. No a my tymczasem mamy kolejną bramkę. Bramka dla drużyny z Torunia. Bramka numer 14. Zafie. Powiem Państwu oczywiście, kto był jej strzelcem. Michał Suchocki, numer 23, a oto jak tą bramkę zdobył. Asystował Wojtek Wykat z poprzeczka po strzale Suchockiego. Jeszcze jeden aut dla Nowego Szpitala. Rozpoczęli już zawodnicy z Torunia. Łoś. Podanie na lewą stronę. Wycofanie do Łosia. No i jest aut dla drużyny Nowego Szpitala, więc chwila oddechu też dla zawodników ze Świecia. Bo w tym momencie no jest tutaj naprawdę nieciekawie. Nie było faulu. Rusza Wyka. No i Suchocki gol. Asystował w tej sytuacji Wojciech Wyka. A kolejną bramkę strzela Michał Suchocki. Tutaj dobre podanie do Wyki. Suchocki kompletnie niepilnowany. No i bramka numer 15. A dla Suchockiego jest to czwarta bramka. No i dzisiaj wielu zawodników wyjedzie z tego spotkania ze zdobyciem minimum dwóch bramek. A więc no trochę ustupli to kasę z bonami starej ligi na innych drużyn. Eurodrup drużyna z Torunia będzie miała okazję do wizyty w grudziąckich Solankach, aby skorzystać z bonów właśnie przeznaczonych w nagrodzie za minimum dwie bramki. Żółkiewicz, dobra interwencja bramkarza, no i jakiś problem z ręką. Mamy chwilkę przerwy. W taki oto sposób bramkę numer 16
zdobyli zawodnicy z Torunia. Dawid Kawka strzelcem tej bramki. No i ponownie Dawid Kawka. 17-0. Bezapelacyjna przewaga ekipy z Torunia. Asysta przy poprzedniej bramce i przy tej Karol Kułasz. No i Kawka oczywiście także wyjedzie stąd z bonem. Kułacz. Żółkiewski. Kułacz. Kawka. No i było blisko. Próbował Bartosz Witkowski. Ale jeszcze walczy tam Żółkiewski. No i ma piłkę w rękach Henryk Graczyk. No nie może być szczęśliwy bramkarz Nowego Szpitala. Już 17 razy wyciągał piłkę z siatki, a do końca tego spotkania jeszcze 11 minut. Teraz próba strzału lewą nogą w wykonaniu Karola Kułacza, niecelna. No i teraz Kułacz. Piękne przejęcie, okazja, gol! Kamil Żółkiewicz. Bramka numer 18. Kamil Żółkiewski. Proszę dać, jak do tego doszło. Szybkie przejęcie piłki. Ale my wróćmy, bo tutaj kolejna okazja dla drużyny z Torunia. No i bramka numer 19. Za chwilę Państwu pokażemy powtórkę, bo Kamil Żółkiewski strzela kolejną bramkę. Bramkę numer 4. Kolejna okazja, Kułacz, no i bramka samobójcza, o ile dobrze zauważyłem. O i o przerwę prosi zespół Nowego Szpitala. No i wracamy po tej przerwie dla drużyny z Nowego Szpitala. No i od razu bramka numer 21. Szybko zdobyta przez zawodników z Torunia. A kto strzelcem tej bramki? Bartek Witkowski. Oto jak do tego doszło. Ale my wróćmy, bo tutaj już kolejna bramka dla drużyny z Torunia. Proszę, nie zdążyliśmy pokazać
jednej sytuacji, a już mamy bramkę następną. I to jest Bartek Witkowski. No nie nadążam tutaj uruchamiać powtórek oczywiście, proszę Państwa. Szósta asysta Kułacza. Bo tutaj ten wynik zmienia się nam naprawdę bardzo szybko. Łoś. Zieliński, Łoś. Czekał tam Suchocki, ale na tą piłkę się nie doczekał. Już próbuje drużyna Storunia. Suchocki, no zrobił takie ładne kółeczko z piłką. Łoś w słupek. Już czwarty albo piąty słupek w tej sytuacji. Ponownie Łoś, no i teraz to podanie do Suchockiego zablokowane, ale jeszcze kolejne przejęcie piłki przez Wojtka Zielińskiego. Suchocki, Łoś, ponownie Suchocki. Łoś, 23-0. Pięknie rozgrywają przede wszystkim te akcje, pięknie rozmontowują obronę drużyny Storunia, przepraszam, drużyny Nowego Szpitala. No, proszę zobaczyć, jak to tutaj zrobił Sebastian Łoś, mimo że w polu bramkowym było 4 zawodników Nowego Szpitala, on był niepilnowany. Oddał strzał na bramkę i był to strzał celny. Łoś. Okazja, no i gol. Wojtek Zieliński. 24-0. 12 minuta, 20 sekunda drugiej połowy. No i zobaczymy, może jeszcze ktoś tutaj ruszy do przodu. Ruszy drużyna z Torunia. W taki sposób padła tutaj ta bramka. No ale za chwilę od autu rozpocznie już Eurodrup kolejną akcję. Akcję po kolejną bramkę. Łoś. Okazja, gol. To Michał Suchocki. Bramka numer 25, piąty gol Suchockiego w tym spotkaniu. Asysta Sebastiana Łosia. Kolejna okazja, no i kolejna bramka. 26-0. Kolejna bramka Michała Suchockiego. Trzecia asysta Sebastiana Łosia, szósta bramka Suchockiego. Suchocki 6 asyst i 6 bramek w tym momencie, 12 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Łoś. Suchocki, Łoś. Teraz już bawią się zawodnicy z Storunia tutaj w tym polu bramkowym. Zieliński podał tą piłkę do Kulczewskiego. Jeszcze Łoś. Suchocki. Suchocki. Kto ma piłkę? Ma piłkę Sebastian Łoś. Czeka tam Zieliński. Łoś jednak sam. Kulczewski. Kulczewski broni bramkarz drużyny Nowego Szpitala. Już ta gra rozpoczęta. 6 minut do końca. Broni w tej sytuacji bramkarz Nowego Szpitala.
przejmuje Suchocki, ale że błąd teraz zawodników Nowego Szpitala. Suchocki zdobywa bramkę po asyście Kulczewskiego. Piętnaście bramek zdobyte w te 14 minut. No i naciskają zawodnicy Stojunia, aby jeszcze być może zbliżyć się tutaj do tego rekordu, chociaż no tutaj jeszcze trochę potrzeba. Gdyby nie ten przestój, tak jak mówiłem na początku tej pierwszej połowy, gdzie pierwsze 9 minut to było tylko 1-0, a później bramki się posypały, no to moglibyśmy mieć tutaj kompletnie inny wynik. Ucierpiał bramkarz drużyny Nowego Szpitala. Mamy chwilę przerwy. No bolesny strzał piłką w brzuch. W tym momencie w bramce z numerem 14 Marek Migdalski. On zastąpił Henryka Graczyka. Piłka dla drużyny Nowy Szpital. Kieper był bliski przejęcia tej piłki. Jeszcze walczy Sylwester Kieper. Ten strzał zablokowany. No i kolejna bramka. Numer 28. Szesnaście bramek zdobytych. A my mamy kolejną bramkę dla drużyny Urody Rób Toruń. Tutaj oglądali Państwo powtórkę, a my tymczasem mieliśmy kolejną bramkę dla drużyny Urody Rób Toruń, a jej strzelcem Sylwester Kieper, zawodnik z numerem 3, a więc bramka numer 29. Ponownie Kieper, no i teraz było blisko bramki samobójczej. Faul, piłka dla drużyny Storunia. Kolejny faul, no i rozpocznie Urody Rób Toruń. Dobrze, Migdalski broni strzał Kiepera. Żółkiewski. Jeszcze przejęcie piłki, no ależ zamachnął się w tej sytuacji Karol Kułacz. Ale kolejne przejęcie właśnie Kułacza. Kieper. No i nie ma bramki. 29-0. Taki wynik jak na razie musi usatysfakcjonować drużynę Urody Robił, ale jeszcze 3 minuty. No i może teraz Kieper. Niedokładne to podanie do Maćka Dudka. Jest aut dla Nowego Szpitala. Ale niedokładne to podanie. Kieper, nie zrozumiał się trochę z Żółkiewskim, Dudek, Kułacz, no i było blisko bramki samobójczej, jeszcze próbował dobijać tą piłkę Kamil Żółkiewski, ale nic z tego nie było. Teraz Żółkiewski, Kułacz, mamy out. Jeszcze rzut rożny.
2 minuty do końca. 29-0, więc rekordu tutaj spodziewać się nie możemy. Ale niezwykłego wyniku już także. Niezwykły wynik tutaj za chwilę na hali widowiskowo-sportowej sieci upadnie. W tym momencie 29-0. Kieper. Bawią się, naprawdę bawią się zawodnicy Eurodrup Toruń. Suchocki, Kułacz mają po 7 asyst. Oni są najbliżej tego rekordu, ale który raczej także nie padnie, ponieważ minuta do zakończenia tego spotkania. Suchocki, 7 bramek, 7 asyst, 14 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Dzięki temu jednemu spotkaniu tak naprawdę. Nie będzie on jeszcze. Teraz nie padła bramka, było blisko. Jeszcze Suchocki, ale ma piłkę Marek Migdalski. W tym momencie Piotr Kaczkowski ma 30 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Suchocki 18, no ale Suchocki dzisiaj jeszcze jedno spotkanie rozegra. Tymczasem do końca 20 sekund. Suchocki. No i to będzie koniec tego spotkania, proszę Państwa. W tym momencie 29-0. A Andrzej Saja zerkiem.